Cześć. Jeśli projektujesz logo bez znajomości zasad projektowania graficznego, spontanicznie rozmieszczając jego elementy w przestrzeni, jeśli swoją wiedzę czerpiesz wyłącznie z projektów wykonanych, zamieszczonych w sieci, traktujesz je jako inspirację, jeśli chcesz wiedzieć dlaczego profesjonalnie wykonane logo nie może kosztować 1000 zł, ten e bóg jest dla ciebie. Zawarłem w nim trzy bardzo ważne elementy pracy projektanta. Po pierwsze wykorzystanie wiedzy akademickiej w projektowaniu, czyli psychofizjologia widzenia ze szczególnym naciskiem na zasadę czytelności znaku, kompozycję opartą o ciągi Fibonacciego, złoty podział, psychologię koloru itd. Po drugie, w dziewięciu krokach przeprowadzam Cię przez proces projektowania logo, czyli od tego pierwszego spotkania z klientem, gdzie otrzymujemy brief, poprzez tworzenie koncepcji, poprzez wykorzystanie ankiety, która pomaga nam zweryfikować nas, nasz pomysł na grupie docelowej i w momencie przedstawienia klientowi trzech wariacji naszego logo po wybraniu przez niego jednej, opracowanie tego logo w sposób techniczny, czyli wykorzystanie tej całej wiedzy, o której powiedziałem wcześniej, po ostatnie spotkanie, prezentację wykonanej pracy. Po trzecie, z punktu widzenia praktyka zawodu, powiem również o tym, co można, co należy, a co nie należy robić we współpracy z klientem. Nazywam się Tomek Mucha, jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydziału Wzornictwa i Grafiki Użytkowej. Od ponad 20 lat pracuję w zawodzie projektanta graficznego. Od 7 lat jestem wykładowcą akademickim na kolegium Civitas, gdzie uczę grafiki użytkowej, grafiki reklamowej, obsługi programów graficznych. I teraz bardzo ważną rzeczą jest, że oprócz tego e-booka udostępniam Ci 7 tak zwanych bonusów. Po pierwsze, brief, który otrzymałem od klienta, z którym kiedyś pracowałem, to jest jako pierwszy bonus. Drugi bonus jest to. Poprawiony brief, czyli po otrzymaniu tego pierwszego, doszło do spotkania, gdzie wykorzystując listę kontrolną, dopracowałem ten brief. I tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że wykorzystując tą, tą listę, która ma 27 pytań, klient dopiero w tym momencie uzmysławia sobie, czego tak naprawdę potrzebuje. Jest również kolejny bonus, czyli ta, ta lista kontrolna. Czwarty bonus to jest krótka ankieta, którą zamieszczam na mediach społecznościowych w celu weryfikacji mojego pomysłu, czyli praktycznie wstępnego pomysłu. Po prostu pytam ludzi z branży, co sądzą, jakie odczucia mają na temat tego wstępnego pomysłu. Oczywiście nie musimy się wiązać z tym, co oni piszą, ale często zwracają uwagę na rzeczy, które nam po prostu umykają. Kolejny bonus to projekt umowy o dzieło. Możesz ją dowolnie zmodyfikować albo wykorzystać jeden do 1, dlatego że została napisana przez prawnika. Następnie, następny bonus to jest... Przykładowa księga znaku. Jeżeli chodzi o księgę znaku, to y, oczywiście sytuacja jest taka, że czym ona jest bardziej szczegółowa, y, czyli y, czym musimy więcej czasu poświęcić na jej przygotowanie, tym ona musi być droższa. Tutaj powiem, że y, przykładowo współpracując kiedyś z Panoramą firm, której właścicielem był USS US, Polska, y, to Panorama firm miała. Bardzo duży budżet reklamowy, bo to było kilkadziesiąt tysięcy dolarów i tak księga znaku miała ponad 64 strony. I ostatni, siódmy bonus to jest ćwiczenie medytacyjne, które dla ciebie przygotowałem. Nasza wyobraźnia jest tak jak mięsień: czym częściej ją wykorzystujemy, czym, czym bardziej ją ćwiczymy, tym ona staje się bardziej wydajna. Jestem absolwentem dwóch kursów: Silva Mind Control i Silva Creative Visualization. Były to kursy, gdzie jednym z elementów była praca z naszą wyobraźnią czyli pokazanie, jak można ją wyćwiczyć, żeby była bardziej efektywna w różnych naszych działaniach. Tą technikę stosuję od wielu lat w swojej pracy i w tym krótkim szkoleniu chciałem się z nią, y, tobą, podzielić. Dodatkowo, kupując ten e-book, masz możliwość zakupu kursu Projektowanie Corporate Identity w promocyjnej przedsprzedażowej promocyjnej cenie 197 zł. Kurs po promocji będzie kosztował 397 zł, czyli zaoszczędzasz tutaj 200 wy i w tym zakupie zamykają się dwie rzeczy e-book ze swoimi bonusami i sam kurs. Kurs składa się z 12 lekcji Poniżej możesz doczytać, jakie to są lekcje i z jakiego zakresu materiału. E-book, który ci oferuję, oczywiście nie jest za darmo, natomiast tą cenę 97 zł, no, trzeba, trzeba rozpatrywać w dwojaki sposób. Po pierwsze, są to pieniądze, które zwielokrotnione, czyli poprzez osoby, które kupią, pozwalają mi e, tworzyć kolejne kursy, pozwalają na to, żeby dzielić się kolejnymi. Zakresami wiedzy, a z drugiej strony jest to kwota, która zwraca się wielokrotnie po pierwszym zleceniu. Na zakończenie chciałem bardzo podziękować wszystkim osobom, które zwracały mi uwagę na różne rzeczy w poprzednich edycjach e-booków. Które komentowały to na mediach społecznościowych. W szczególności dziękuję za krytyczne uwagi, ponieważ te krytyczne uwagi doprowadziły do tego, że powstała trzecia, poprawiona wersja. I kończąc moją wypowiedź, mogę powiedzieć tylko tyle. Kup ten e-book, przeczytaj go od deski do deski i zacznij tworzyć jeszcze lepsze projekty. Pozdrawiam.